Dzień dobry! Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a tym razem będzie o sprawie z 2006 roku. Jest to sprawa Roberta Łona. Zapraszam do słuchania. Robert Łon przyszedł na świat w czerwcu 1974 roku. Jego rodzicami byli William oraz Amy Łon. Nazwisko rodziców składa się z trzech liter, to jest WON. Natomiast nazwisko Roberta pisze się z E na końcu. Sam zmieni później to nazwisko ze względu na wygodę. Pradziadkowie Roberta w latach 30 wyjechali z Chin i zamieszkali w Nowym Jorku. Tam wychowywały się kolejne pokolenia. Robert będzie wspominać w rozmowach z przyjaciółmi, że pamiętał, jak w dzieciństwie babcia zabierała go na Brooklyn, tam robili zakupy i większość jego wspomnień z dzieciństwa była związana z rodziną. Robert przyszedł na świat w Chinatown, jednej z dzielnic na Manhattanie, gdzie mieszka wielu imigrantów z Chin i innych części Azji. Wtedy mieszkało tam mniej niż 50 tysięcy mieszkańców. Przez lata ta liczba wzrosła dwukrotnie. Kiedy Robert był dzieckiem, zamieszkał z rodzicami na Brooklynie, który również znajduje się w Nowym Jorku. Nowy Jork miasto, w którym nakręcono setki, a może i tysiące filmów. Największe miasto w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby ludności, stolica mody, sztuki i oczywiście finansów, marzenie wielu imigrantów i turystów. Ale jest też druga mroczna strona. Na ulicach biegają szczury, jest duży problem z bezdomnością, przestępczość utrzymuje się na wysokim poziomie i nie jest to bezpieczne miasto. Ale wracając do historii, William, ojciec, był dyrektorem w Chase Manhattan Bank, największym amerykańskim banku. Z kolei matka, Amy, pracowała jako bibliotekarka w szkole podstawowej w południowej części Brooklynu. Państwo Łą mieli dwóch synów. Robert był starszy, a kilka lat po nim urodził się Andrew. Rodzina mieszkała w kamienicy w Ships Head Bay, niedaleko szkoły, w której pracowała Amy. Ona i jej mąż dbali o to, aby ich synowie mieli zapewnioną edukację na wysokim poziomie. Chcieli, aby się kształcili i w przyszłości znaleźli dobrą pracę. Według słów nauczycieli i innych osób, które znały go, kiedy był dzieckiem, Robert był zdolnym i inteligentnym uczniem. Zdobywał dobre oceny i szkołę podstawową ukończył z wyróżnieniem. Zapisano go do Xaverian High School, prywatnego katolickiego liceum znajdującego się na Brooklinie. Jako nastolatek grał w szkolnej drużynie bejsbolowej i udzielał się podczas zajęć dodatkowych. Jego trener będzie wspominał go słowami: Robert był wspaniałym młodym człowiekiem. Był sympatycznym, bardzo utalentowanym i doskonałym uczniem. Robert, jego młodszy brat Andrew i ich ojciec William, nazywany przez bliskich Billem, dzielili pasję do bejsbolu. Często razem chodzili na mecze. Amy nie lubiła sportu, ale czasami wybierała się z całą rodziną na mecz. Robert interesował się też polityką i prawem. Po ukończeniu szkoły średniej zamierzał studiować prawo. Bliskim powtarzał, że chce czynić dobro. Wiele osób przedstawiało ten sam portret Roberta. Był miły, unikał konfliktów, nie był charyzmatyczny, znikał w tłumie, ale jednocześnie był zabawny. Był też bardzo lubiany i właściwie nie znalazła się ani jedna osoba, która wypowiadałaby się o nim negatywnie. Jego bliscy i przyjaciele twierdzili, że był po prostu dobrym człowiekiem. Starał się być życzliwy dla każdego, pomagał innym i nie zależało mu na tym, aby ktokolwiek się o tym dowiedział. Jeśli widział, że jakiś jego kolega ze szkoły ma problem z jakimś przedmiotem, to poświęcał swój wolny czas, aby pomóc tej osobie. Jego przyjaciel będzie wspominał go tak. Zawsze dbał o swoich przyjaciół. Nigdy nie szukał poklasku. Zawsze był tym człowiekiem kryjącym się za kurtyną, ale jednocześnie był zabawny. Koniec cytatu. W wieku 15 lat napisał esej dla organizacji Amerykanów Pochodzenia Chińskiego. W tekście opisywał, jak to jest być potomkiem imigrantów i jak mieszanie się kultur wpływa na jego życie. Niedługo później został przyjęty do programu Presidential Classroom. Jest to taki program dla najzdolniejszych licealistów organizowany w Waszyngtonie, uczniowie spędzają tam tydzień, mają okazję zwiedzić kapitol i inne ważne miejsca oraz porozmawiać z politykami. Oprócz tego, że jest to dobra okazja, aby dowiedzieć się czegoś na temat polityki, udział w tym programie jest odnotowywany i taki uczeń ma większą szansę, aby dostać się na prestiżową uczelnię. Robert ukończył szkołę średnią w 1992 roku w wieku 18 lat i jesienią tego roku zaczął studiować prawo w kolegium William Mary, drugim najstarszym uniwersytecie w Stanach. Miał jeden z najwyższych wyników i otrzymał stypendium. Na kilka lat opuścił dom rodzinny, ponieważ ten college znajduje się w Williamsburgu, we wschodniej części Virginii, ponad 600 kilometrów od Nowego Jorku. Dla Roberta było to spełnienie marzeń. Jego rodzice byli z niego dumni i kibicowali mu. Wybór tej uczelni nie był przypadkowy. Studiowanie na niej było równoznaczne z pewnego rodzaju prestiżem. Uczelnie założono pod koniec XVII wieku i studiowały tam osoby, które chciały rozwijać karierę związaną z prawem lub polityką. Kolecz ukończyło kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Robert czuł, że ma świat u swych stóp. Będąc na pierwszym roku zaczął pracować jako doradca rektora uczelni. Rzadko chodził na imprezy. Większość czasu poświęcał na naukę. Ze znajomymi spotykał się w weekendy. Jego przyjaciele z tamtych lat będą wspominać, że Robert któregoś razu nie poszedł na imprezę, aby umyć wszystkie brudne pomniki znajdujące się na terenie kampusu, co też dużo mówi o jego charakterze. Kiedy mężczyzna dowiedział się, że były rektor uczelni mieszkający niedaleko koledżu choruje i nie jest w stanie się poruszać o własnych siłach, zaczął go odwiedzać, pomagał mu, robił mu zakupy i często rozmawiał z nim o studenckim życiu. Ponadto, kiedy do Williamsberga przyjeżdżały grupy licealistów planujących studiować na tej uczelni, to właśnie Robert wszystkich oprowadzał. Zaprzyjaźnił się wtedy z wieloma osobami, które miały podobne podejście do życia. Między innymi z kobietą o imieniu Tara oraz z Josephem Price'em. Robert wpadł na pomysł. Kilkanaście lat wcześniej funkcjonował klub studencki, nazywał się Klub Numer 13 i jego członkowie zajmowali się pomaganiem studentom w gorszej sytuacji finansowej czy potrzebującym pomocy z nauką. Robert wraz z innymi studentami przywrócił ten klub i działał. Tam poznał Joego. Widywali się głównie na spotkaniach z innymi członkami klubu, ale mieli też okazję spędzić ze sobą trochę czasu poza uczelnią. Bardzo się polubili. Więcej na ten temat będzie w późniejszej części podcastu. W 1996 roku, po czterech latach, Robert ukończył kolecz z tytułem zbliżonym do polskiego licencjata i wyjechał z Virginii, chociaż nadal utrzymywał kontakt z osobami poznanymi na studiach i z wieloma z nich nawiązał na tyle silne więzi, że spotykał się z nimi regularnie do dnia śmierci. W 1996 zaczął studia na uczelni znajdującej się w Filadelfii, największym mieście w stanie Pensylwania na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Filadelfia znajduje się bliżej Nowego Jorku. Do domu miał jedynie 160 km, więc w tamtym okresie częściej wracał do rodzinnego domu. Pełna nazwa tego uniwersytetu brzmi University of Pennsylvania Law School. Uczelnia jest w skrócie nazywana Penn Carey Law lub Penn Law. Jest to prywatna uczelnia należąca do Ivy League, listy obejmującej najlepsze uniwersytety w Stanach. Z tego, co można wyczytać w źródłach, Uniwersytet w Pensylwanii jest, tak jak poprzednia uczelnia, na której studiował Robert, prestiżowa i przyjmowani są tylko najlepsi studenci. Zdawalność egzaminów adwokackich utrzymuje się na poziomie 98-99% więc zdają niemal wszyscy. W 1999 roku Robert ukończył studia. Uzyskał wtedy tytuł zbliżony do polskiego doktora. W tym samym roku, w 1999, zdał egzamin adwokacki w Nowym Jorku i przez kolejne miesiące pracował w biurze sędzi federalnego w Virginii. W 2000 roku zaczął pracować w kancelarii w Waszyngtonie jako adwokat. W 2002 roku Robert poznał Cathy Allen Yu. Kathy urodziła się w 1971 lub 72 roku, była więc o 2-3 lata starsza od Roberta. Jej rodzice pochodzili z Korei Południowej. Parę miesięcy przed jej narodzinami wyjechali z małym synem do Stanów i zamieszkali w niewielkim mieście znajdującym się kilkadziesiąt kilometrów od Chicago w Illinois. Jej rodzice pracowali w tej samej dziedzinie. Ojciec był stomatologiem, a matka pielęgniarką. W młodości Cathy lubiła grać na fortepianie. Jej rodzice przez długi czas mieli nadzieję, że zostanie pianistką, ale tak się nie stało, bo Cathy postanowiła po ukończeniu szkoły średniej iść na prawo. Studiowała na Uniwersytecie Illinois, a po uzyskaniu tytułu licencjata przeprowadziła się do Missouri, aby tam kontynuować naukę. Ukończyła studia w 1996. W tym samym roku zdała egzamin adwokacki i zaczęła pracować w kancelarii. Kati i Robert poznali się na konferencji. Przyjaciele będą wspominać, że Robert zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Przyjaciółka Roberta, Tara, będzie wspominać tę sytuację tak. Ich pierwsze spotkanie było bardzo dramatyczne. Od początku za nią szalał koniec cytatu. Dla wielu jego przyjaciół było to dość zaskakujące, bo Robert nie był wylewny ani emocjonalny i był typem osoby, która wszystko chłodno analizuje i musi ułożyć sobie wszystko w głowie. Tym razem tak nie było. Robert był zakochany bez pamięci. Katy później powie Robert był dżentelmenem. Od tej pory już nie otworzyłam drzwi. Zawsze mi kibicował, opiekował się mną i chronił mnie. Robert był pewien, że Katy jest jego bratnią duszą. Pomimo tego, że mieszkali w innych miastach i w czasie, kiedy Robert pracował w kancelarii, żyli w związku na odległość, nie miał wątpliwości co do tego, że Katy zostanie jego żoną. Sprawiał przy tym wrażenie, jakby sam był zaskoczony tymi uczuciami. A jednak byli najlepszymi przyjaciółmi, widywali się tak często, jak tylko mogli, i byli wtedy nierozłączni, rozumieli się bez słów. Robertowi podobało się to, że Kati też pracowała jako prawniczka. Sam pracował w tym zawodzie, więc doskonale rozumieli, jakich poświęceń wymaga ta praca. Kati, tak jak jej partner, była z natury racjonalna i praktyczna. Obawiała się, że ich związek nie przetrwa próby czasu i nie poradzą sobie w związku na odległość. Obydwoje ciężko pracowali i mieli mało czasu wolnego. Zdawało się, że to nie najlepszy moment, aby decydować się na związek. Tym bardziej, że obydwoje nie tylko pracowali w kancelarii, ale też brali udział w różnych projektach, w różnych inicjatywach. Robert na przykład był członkiem Stowarzyszenia Adwokatów pochodzących z Azji i Pacyfiku, był członkiem komisji Gubernatora Virginii i pracował jako wolontariusz. Dodatkowo Kati martwiło to, że była chora, i myślała, że Robert z tego powodu nie będzie chciał z nią być. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej toczeń. Jej stan był dobry, ale miała wątpliwości. Robert nie miał zamiaru z tego powodu się z nią rozstać. Chciał zapewnić ją, że jego uczucia są prawdziwe i że traktuje ją poważnie. Dlatego postanowił zaprosić ją na wycieczkę do Chin. Miał lecieć z rodzicami w połowie 2002 roku do Chin, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat kraju, z którego pochodzili jego pradziadkowie. Katy się zgodziła. Była to też okazja, aby zaprzyjaźnić się z jego rodzicami. W czasie wyjazdu pojawiły się pierwsze wzmianki o ślubie. Para zbliżyła się do siebie w ciągu kilku miesięcy poprzedzających wycieczkę. Robert przedstawił Kati swoim rodzicom, miał też okazję poznać jej rodziców i nie będzie to określenie na wyrost, jeśli powiem, że wszyscy widzieli uczucie, które ich łączyło i mieli nadzieję, że ta relacja przerodzi się w poważny związek. Robert i Katy mieli ze sobą wiele wspólnego. Mieli azjatyckie korzenie, ale urodzili się w Stanach Zjednoczonych i Chiny oraz Koreę znali jedynie z opowieści. W ich domach mieszały się dwie kultury, amerykańska i chińska lub koreańska. Mieli podobne plany na przyszłość i podobny charakter. Byli nieśmiali, opisywano ich jako cichych, ale potrafili ciężko pracować i jednocześnie byli zdeterminowani, aby osiągnąć sukces. Po powrocie z Chin Robert i Katy mieli okazję, aby spędzić ze sobą trochę więcej czasu. Spotkali się ze znajomymi, aby wręczyć im prezenty przywiezione z Azji. Potem skierowali się do Chicago, gdzie mieszkała i pracowała Katy. Tuż po tym, jak przekroczyła próg mieszkania, które wynajmowała, zobaczyła, że Robert, zapewne z pomocą znajomych lub właścicieli mieszkania, przygotował niespodziankę. Na Katy czekał bukiet róż i ciasteczko z wróżbą wykonane ze srebra. Na kartce, którą w nim ukryto, widniał napis, Czy wyjdziesz za mnie? Kati bez wahania powiedziała tak. Od tej pory para widywała się częściej. Ale Robert i Kati nadal żyli w innych miastach. W czerwcu 2003 roku, krótko po 29 urodzinach, Robert wziął ślub z Kati. Kobieta przeprowadziła się do wynajmowanego przez Roberta mieszkania. Znalazła pracę. Dostała posadę w Biurze Spraw Narodowych w Centrum Waszyngtonu. Robert w tamtym okresie był związany z rynkiem nieruchomości. Pomagał przy sporządzaniu umów najmu i prowadził związane z nimi sprawy sądowe. Dodatkowo pomagał jako radca prawny właścicielom Muzeum Chińczyków, które znajdowało się w Waszyngtonie. Pomagał też studentom, pomagał w pisaniu podręcznika na temat prawa i on oraz Katy. Uczęszczali do kościoła znajdującego się w Arlington, niedaleko Waszyngtonu. W 2004 roku para przeniosła się do Oakton w która jest uważana za przedmieścia Waszyngtonu. Robert i Cathy nie chcieli mieszkać w Waszyngtonie, bo nieruchomości były znacznie droższe, a poza tym chcieli znaleźć miejsce, gdzie mogliby odpocząć w weekendy. Pracowali w różnych miejscach, spędzali większość tygodnia w sercu Waszyngtonu. I byli tym często zmęczeni. Okton znajduje się 30 km od Waszyngtonu. Można tam dotrzeć w około 20 minut. Wiele osób pracujących w Waszyngtonie decyduje się zamieszkać pod miastem. W Oakton mieszka około 35 tysięcy mieszkańców. Jest to miejsce oficjalnie nieposiadające osobowości prawnej. Miejsce idealne dla rodzin z dziećmi i dla osób, które pracują w Waszyngtonie, ale z jakiegoś powodu nie chcą mieszkać w stolicy. Kati i Robert tworzyli szczęśliwą, odnoszącą sukcesy parę. Ich każdy dzień wyglądał podobnie, ale nie przeszkadzało to im. Kati zazwyczaj kończyła pracę o 17 i o 18 była już w domu, przygotowywała jedzenie i o 20 jechała odebrać Roberta ze stacji metra. Rzadko się kłócili. Ani Kati, ani jej mąż nie byli konfliktowi. Często spotykali się z rodziną i przyjaciółmi. Planowali założyć rodzinę, ale wstrzymywali się z tą decyzją ze względu na karierę. Katy nie chciała rezygnować z pracy, Robert również. Chcieli najpierw zadbać o stabilizację finansową, o rozwój osobisty, a dopiero później zacząć planować powiększenie rodziny. Rozważali nawet adopcję. Wynikało to z tego, że lekarze twierdzili, że Kati przez chorobę może mieć problem z donoszeniem ciąży i może pojawić się zagrożenie życia. Robert spotykał się ze znajomymi dosyć często. Kiedy jego przyjaciel potrzebował pomocy, odbierał telefon, niezależnie od pory dnia i zawsze służył radom albo oferował pocieszenie. Jeden z jego przyjaciół wspominał, że kiedy jego żona oświadczyła, że chce się z nim rozwieść, najpierw zadzwonił do rodziców, a później do Roberta. Wiedział, że może na niego liczyć. Latem 2006 roku Robert powiedział Kati, że od dłuższego czasu rozważa zmianę pracy. Jego decyzja nie była związana z problemami w firmie, w której pracował. Kilka miesięcy wcześniej awansował, dobrze dogadywał się ze wszystkimi współpracownikami. Wcześniej chciał dostać posadę w tej firmie, bo wiedział, że oprócz tego, że będzie zajmował się sprawami dla dużych firm, to będzie mógł pomagać charytatywnie, bo firma zajmowała się wieloma sprawami pro bono. Robert poświęcał większość czasu wolnego, aby pomagać innym i angażował się w różne inicjatywy. W 2004 roku pomógł przekształcić osiedle składające się z niedokończonych domów na ośrodek dla bezdomnych nastolatków. Współpracował z działaczką Mai Fernandez, która działała na rzecz Latynosów. Mai Fernandez powie: "Robert stał się moim ulubionym człowiekiem. Bez względu na wszystko miał czas, aby pomóc." Niezależnie od tego, czy chodziło o prawo, nieruchomości czy personel. Nie było tygodnia, żebym do niego nie zadzwoniła. Koniec cytatu. W 2006 roku, kiedy awansował, nie miał już tyle czasu, aby pomagać przy projektach pro bono. Chciał zrezygnować z pracy w kancelarii, aby ubiegać się o posadę radcy prawnego dla Radia Wolna Azja. Rozgłośnie założono w 1950 roku i przez 20 lat była finansowana przez CIA. Później przekształcono ją w prywatną organizację. Obecnie jest finansowana przez amerykański rząd i jej cel przez lata pozostał niezmienny. Nadawane są programy i wiadomości bez cenzury. Rozgłośnia powstała z myślą o osobach mieszkających w krajach azjatyckich, w których obowiązuje cenzura i propaganda. Radio nadaje m.in. dla mieszkańców Chin, Korei Północnej i Wietnamu. Robert czuł, że ma misję i powinien wykorzystać swoje wykształcenie oraz umiejętności. Chciał, aby każdy miał dostęp do nieocenzurowanych treści. Podczas podróży po Chinach zdał sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda tam życie i chciał coś z tym zrobić. Przeszkodą w tym przypadku były pieniądze. Jako prawnik w znanej kancelarii zarabiał kilkanaście tysięcy dolarów miesięcznie. Dużo, a nawet jak na tamte lata, bardzo dużo. Kati zarabiała nieco mniej, pracując dla firmy konsultingowej zajmującej się opieką zdrowotną. Gdyby zmienił pracę, zarabiałby maksymalnie kilka tysięcy, więc para odczułaby różnicę. Robert wahał się z podjęciem decyzji, bo obawiał się, że Kati będzie miała do niego pretensje kiedy powiedział jej o swoich planach jej reakcja bardzo go zaskoczyła pozytywnie Kati zapewniła go że pieniądze nie będą problemem bo sama sporo zarabiała wspierała go i zachęcała go aby zmienił pracę żartowała że nie musi jeździć lexusem wystarczy honda którą jeździli mówiła mieli wystarczająco dużo pieniędzy aby spłacać kredyt na dom Robert za każdym razem kiedy się czegoś podejmował Wkładał w to całe serce. I tak było wtedy, gdy dostał pracę w radiu. Czytał na temat prawa międzynarodowego, uczył się o prawie obowiązującym w krajach azjatyckich, poznał współpracowników i niemal od razu się z nimi zaprzyjaźnił. Każdego dnia wracał z pracy w dobrym humorze. Opowiadał Kati, jak spędził dzień i widać było, że jest podekscytowany nową pracą. Kati była z niego dumna. Wszystko szło zgodnie z planem. Ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. 2 sierpnia 2006 roku Robert miał spotkać się z przyjaciółmi. Rozpoczęcie nowej pracy było okazją do świętowania. Robert planował iść na spotkanie sam, a Katy miała w tym czasie zostać w domu. Mężczyzna umówił się z trzema przyjaciółmi. Pierwszym z nich był Joe Price. Znali się ze studiów. Studiowali razem na tej samej uczelni, czyli William Ant Mary, na początku lat 90. Razem działali w klubie Probono. Joe często przeprowadzał się z rodzicami, kiedy był dzieckiem, z uwagi na pracę ojca, który służył w marynarce wojennej. Interesował się polityką i prawem, dlatego zaczął studiować prawo po ukończeniu liceum. Był na trzecim roku, kiedy Robert zaczął studia. Byli do siebie pod wieloma względami podobni. Byli ambitni, działali charytatywnie i mieli podobne poczucie humoru. Te wszystkie elementy sprawiły, że szybko stali się najlepszymi przyjaciółmi. Joe Price był gejem. Jeszcze na studiach działał na rzecz mniejszości seksualnych. Po studiach licencjackich przeprowadził się do innego miasta w Virginii, a Robert wyjechał do Pensylwanii. Pomimo odległości, udało im się przez kolejne lata utrzymać bliski kontakt. W latach 2000 Joe Price zamieszkał niedaleko granicy z Waszyngtonem. Tam pracował i udzielał się charytatywnie. Tak jak Robert, pracował przy wielu inicjatywach. Między innymi pomagał przy budowie schronisk dla bezdomnych. W 1999 roku Joe Price oddał nasienie dla kobiet, z którymi się przyjaźnił. Chociaż to te kobiety wychowywały oficjalnie biologicznego syna Joe'ego, Mężczyzna angażował się w jego wychowywanie. W 2000 roku Joe poznał mężczyznę o imieniu i nazwisku Wiktor Zaborski. Wiktor był od niego o 5 lat starszy. Dorastał w Pensylwanii, ale tak jak Joe mieszkał w różnych Stanach z uwagi na pracę ojca. Pod koniec lat 80. ukończył studia w Oklahomie, specjalizował się w finansach. Parę lat później przeprowadził się do Waszyngtonu bo zaproponowano mu tam posadę. Pracował jako kierownik oddziału banku, kiedy poznał Joe'ego. Pół roku po pierwszym spotkaniu Joe i Wiktor zamieszkali ze sobą. Kupili dom w zabudowie szeregowej w centrum Waszyngtonu, ale o tym za chwilę. Około dwa lata później Wiktor został ojcem. Lesbijki, z którymi przyjaźnił się Joe, wychowywały jego syna. Była to dość skomplikowana relacja, bo Wiktor i Joe chociaż byli biologicznymi ojcami, widywali się z synami od czasu do czasu. Wiktor szybko zaprzyjaźnił się z Robertem. Wspinał się po szczeblach kariery, po jakimś czasie zrezygnował z pracy w banku, ponieważ dostał posadę w międzynarodowej firmie przetwórczej, gdzie pracował jako kierownik działu promocji. Ale chociaż Wiktor i Joe z pozoru wyglądali na szczęśliwą parę, Wraz z upływem czasu pojawiło się więcej komplikacji. W ich życiu pojawił się mężczyzna Dylan Ward. Dylan był w wieku Wiktora. Jego ojciec również służył w wojsku. Był lekarzem i Dylan, tak jak Joe oraz Wiktor, często przenosił się, gdy był dzieckiem. Dylan przez długi czas nie wiedział, kim chce zostać i gdzie chce pracować. Po szkole średniej studiował, później przez jakiś czas mieszkał w Japonii, wrócił do Stanów, do Nowego Jorku, aby tam studiować sztukę kulinarną, później znów przeniósł się do Azji, mieszkał w Tajwanie, ale w końcu zdecydował się wrócić do USA i tam dalej się rozwijać. Studiował literaturę dziecięcą z nadzieją, że uda mu się w przyszłości wydać książki dla dzieci. W poszukiwaniu nowych perspektyw, przeniósł się do Waszyngtonu. Nie było go stać na wynajęcie mieszkania, znalazł więc pokój na wynajem, a właściwie nie pokój, tylko kawalerkę, znajdującą się w piwnicy. Znajdowała się w domu Wiktora i Joego. Ich dom składał się z czterech poziomów: piwnicy, parteru, pierwszego i drugiego piętra. W piwnicy wydzielono dwie sypialnie, kuchnię i łazienkę. Joe i Wiktor zajmowali pozostałe piętra. Mieli własną kuchnię, więc dzielili z Dylanem tylko przedpokój. Dla obu stron było to korzystne rozwiązanie. Dylan płacił mniej niż za kawalerkę, a mieszkał w centrum miasta i wszędzie miał blisko. Natomiast Wiktor i Joe mogli na tym zarobić. Dylan krótko po przeprowadzce stwierdził, że jednak nie chce pisać książek dla dzieci. Joe i jego partner pomogli mu znaleźć pracę w fundacji dobroczynnej, ale to nie było to. Parę miesięcy później Dylan podjął kurs, aby zostać fizjoterapeutą. Robert zaprzyjaźnił się z nowym lokatorem i wszyscy zostali dobrymi przyjaciółmi. W 2004 roku Joe i Victor zorganizowali imprezę z okazji 30. urodzin Roberta w swoim domu. Byli na niej obecni zarówno znajomi gospodarzy, jak i Roberta. Mniej więcej w tamtym czasie Joe dostał awans, a za zaoszczędzone pieniądze. On i Wiktor wyremontowali dom. Po remoncie wyglądał jeszcze lepiej. Był to dom wiktoriański, wybudowany pod koniec XIX wieku, dlatego uważano ten budynek za zabytkowy. Niedługo później Dylan Ward przeniósł swoje rzeczy z piwnicy i zamieszkał w głównej części domu. Nawiązał relację z Joeem seksualną i emocjonalną. Prawdopodobnie był też partnerem Wiktora. Był to związek poliamoryczny. Mężczyźni mówili, że tworzą taki związek i mogliby się też spotykać z innymi mężczyznami. Dylan często spotykał się z synami Wiktora i Joego. Przyjaciółki mężczyzn będą wspominać, że synowie nazywali go po prostu wujkiem. 2 sierpnia 2006 roku Robert miał się spotkać z Wiktorem, Dylanem i Joeem. To była środa. Tamtego dnia był na seminarium dla prawników. Wykłady kończyły się o 21:00, i po wyjściu z sali Robert zadzwonił do Cathy, rozmawiał z nią przez kilka minut, zapytał, czy wszystko w porządku, i powiedział, że wróci rano. Po 21:00 spotkał się ze współpracownikami w siedzibie radia Free Asia, która znajdowała się w dzielnicy DuPont Circle w centrum, niedaleko Białego Domu. Po omówieniu wszystkich kwestii, które zamierzano poruszyć na spotkaniu, Robert poszedł pieszo do domu przyjaciół. Miał skończyć wcześniej, e, chciał też więcej czasu spędzić z przyjaciółmi, ale był dosyć zmęczony i nie przypuszczał, że spotkanie tak się przedłuży. Wiktor dopiero co wrócił z podróży służbowej i był zmęczony. Przed przyjściem Roberta leżał już w łóżku, ale kiedy mężczyzna zjawił się w ich domu, postanowił zejść na dół, aby go powitać. Jak wiadomo, na samym dole znajdowała się piwnica. Były tam dwie sypialnie, kuchnia i łazienka. Na parterze znajdował się salon, jadalnia i kuchnia. Na pierwszym piętrze położone były dwie sypialnie: łazienka i drugi salon, a na drugim piętrze, właściwie na poddaszu, znajdowała się największa sypialnia, z której wychodziło się na taras, było tam też biuro oraz łazienka. Robert miał spać na pierwszym piętrze. Na tym samym piętrze, w pokoju znajdującym się naprzeciwko, miał spać Dylan, Wiktor i Joe mieli dla siebie całe drugie piętro. Po przyjściu Roberta, Dylan, Wiktor i Joe poszli do kuchni. Tam wypili po szklance wody, rozmawiali ze sobą i w pewnym momencie Joe wyszedł na taras znajdujący się za domem. Można było wyjść z domu od strony kuchni. Tuż za drzwiami balkonowymi znajdował się grill. I dalej można było zejść po schodach do ogrodu, co będzie widoczne na zdjęciach. Joe powie później, że kiedy siedzieli w kuchni, zauważył pająka na lampie, znajdującej się na tarasie i z jakiegoś powodu zdecydował się wyjść i przegonić pająka. Jeśli analizowane byłyby najmniejsze szczegóły, to już tutaj ten szczegół może wydawać się podejrzany. Dlaczego Joe miałby wychodzić na taras, skoro znajdowali się w domu i pająk za szybą, w niczym im nie przeszkadzał. Joe nie pamiętał, czy po powrocie do domu zamknął drzwi w kuchni, czy zostawił je otwarte. Był jeszcze jeden szczegół, który się nie zgadzał. Joe i Dylan byli zgodni co do tego, że kiedy Robert przyszedł, trzeci mężczyzna, czyli Wiktor, zszedł na dół, aby powitać Roberta. Cała czwórka siedziała w kuchni. Z kolei Wiktor opowiedział śledczym inną wersję. Twierdził, że kiedy Robert przyszedł, oglądał program na drugim piętrze, w swojej sypialni, tej na samej górze. O 22:45 Joe i Dylan odprowadzili Roberta do pokoju gościnnego, znajdującego się na pierwszym piętrze. W pokoju znajdowała się rozkładana kanapa. Joe rozłożył ją i przygotował pościel dla gościa, po czym życzył mu dobrej nocy i wyszedł z pokoju. Dylan zamknął się w swoim pokoju, znajdującym się naprzeciwko. Powiedział, że wziął tabletkę na senną i od razu się położył. Przed zaśnięciem słyszał wodę lejącą się pod prysznicem. Domyślił się, że Robert bierze prysznic. Łazienka znajdowała się za ścianą, więc to, że słyszał takie odgłosy, nie było niczym dziwnym. W tym czasie Joe przebywał w sypialni na samej górze. W tym samym pokoju był wtedy też Wiktor. Około 20 minut później Joe i Wiktor usłyszeli dźwięk dochodzący z parteru. Był to charakterystyczny odgłos. Był to dzwonek, który uruchamiał się, kiedy ktoś otwierał drzwi. Tego typu dzwonki montuje się często w sklepach przy drzwiach wejściowych. Mężczyźni uznali, że to Sara Morgan. Po tym, jak Dylan przeniósł się na pierwsze piętro, Wiktor i Joe wynajęli pokój w piwnicy kobiecie o imieniu Sara. Wiedzieli, że wyjechała z miasta, ale kiedy usłyszeli dzwonek, pomyśleli, że może postanowiła wrócić wcześniej i nie mogła dostać się do środka. Po chwili jednak usłyszeli krzyk, a potem kolejny. Zdawało się, że krzyczały dwie inne osoby. Pierwszy krzyk był znacznie niższy. Mniej więcej o godzinie 23:30 sąsiad usłyszał krzyk Wiktora. Domy były w zabudowie szeregowej, więc sąsiad mógł usłyszeć Krzyk Wiktora za ścianą i był w stanie go odróżnić. Znał Wiktora osobiście, podobnie jak jego partnera, i był co do tego pewien. Nie wiadomo natomiast dokładnie o której godzinie usłyszał ten krzyk. Pamiętał tylko tyle, że jego żona wtedy oglądała wiadomości. Wiadomości pojawiły się w telewizji równo o 23 i skończyły się o 23:30. W tym czasie mężczyzna musiał usłyszeć krzyk. I co wtedy się działo? Po tym jak Wiktor i Joe usłyszeli dźwięk dzwonka, postanowili zejść na dół. Zobaczyli, że drzwi do pokoju, w którym spał Robert, były otwarte i postanowili to sprawdzić. Wtedy znaleźli ciało Roberta. Wiktor tak się wystraszył, że krzyknął, kiedy zobaczył jego ciało. To miało obudzić Dylana, śpiącego w pokoju naprzeciwko. Wiktor twierdził, że w ciele Roberta nadal tkwił nóż pochodzący z zestawu kuchennego. Kiedy zobaczył swojego przyjaciela, od razu do niego podbiegł, wyjął nóż z brzucha, odłożył narzędzie na stolik nocny i podwinął jego koszulę nocną, aby zobaczyć, jak rozległe są rany. Dopiero wtedy zobaczył trzy duże rany kłute. O 23:49, czyli prawie 20 minut po tym, jak sąsiad usłyszał krzyk, Wiktor zadzwonił na numer alarmowy. A ponieważ nie wiadomo, kiedy dokładnie sąsiad usłyszał krzyk, można też przyjąć, że Wiktor zadzwonił 50 minut po tym, jak sąsiad usłyszał krzyk 50 minut, czyli prawie godzinę później. Pytanie: Co działo się w tamtym czasie? Wiktor zadzwonił na numer 911. Kiedy operator telefonu odebrał, Wiktor miał ze stresu tak podniesiony głos, że operator wywnioskował, że to kobieta. Wiktor przekazał podstawowe informacje. Powiedział, że ktoś się włamał do jego domu i kiedy on oraz dwie pozostałe osoby spały, zaatakował jego gościa. Nóż utknął dosyć głęboko i Wiktor popełnił błąd, ponieważ wyjął nóż, powodując tym samym zwiększenie krwawienia. Dlatego operator kazał mu oraz pozostałym mężczyznom uciskać ranę do momentu, aż nie zjawią się ratownicy. Nic nie wskazywało na to, że włamywacz nadal znajduje się w domu, więc operator nakazał mężczyznom zostać na miejscu. Kiedy zapytał: Czy Wiktor jest w stanie powiedzieć coś więcej na temat tego, co się stało? Mężczyzna powiedział, że on oraz jego partner usłyszeli dzwonek zamontowany przy drzwiach, potem usłyszeli krzyk Roberta, i najprawdopodobniej zabójca włamał się przez drzwi. Prowadzące przez kuchnię, i zabrał nóż, który leżał gdzieś na blacie. Karetka przyjechała niecałe 5 minut po tym, jak Wiktor wezwał pomoc. O 23:54. Wiktor w tym czasie płakał. Operatorka poinformowała go, że ratownicy są na dole i musi zejść na parter, aby otworzyć im drzwi. Wiktor wtedy powiedział, że on i jego partnerzy boją się zejść na dół obawiają się, że Włamywacz nie opuścił domu i przez kilka minut odmawiał otworzenia drzwi. Na miejscu zjawili się dwaj ratownicy. Jeden z nich będzie wspominał, że był na wielu miejscach zbrodni. Miał dosyć duże doświadczenie, bywał na co dzień w takich miejscach, widział różne sprawy, różne sytuacje. I zazwyczaj, kiedy dochodziło do ataku, kiedy atakował włamywacz albo jakaś inna osoba. Świadkowie, którzy znajdowali osobę poszkodowaną, byli w kompletnym szoku. A ponieważ atak był bardzo brutalny, Roberta zaatakowano nożem kuchennym lub innym dużym nożem, jak wnioskowali ratownicy, na miejscu musiało być dużo krwi. To, co zastali, nie pokrywało się z informacjami, których udzielił im operator. Nikt nie krzyczał, nikt nie panikował. Wszyscy trzej mężczyźni. Stali w pokoju, w którym znaleziono ciało Roberta i mieli na sobie białe szlafroki, a pod nimi mieli na sobie też bieliznę. Robert, leżący na łóżku, miał na sobie piżamę, i chociaż powinien być cały skąpany we krwi, tej krwi naprawdę powinno być dużo. Powinna ona być na ścianach, na podłodze, na jego ciele oraz na ciałach y, świadków, ponieważ mieli oni uciskać ranę ratownicy zauważyli tylko śladowe ilości krwi. Krew sączyła się tylko z rany, którą uciskano przez jakiś czas ręcznikiem. Wyglądało to tak, jakby ktoś próbował wyczyścić to miejsce. Nie było krwi na ścianach, na podłodze. Wyglądało na to, że ktoś próbował zetrzeć krew z łóżka. A Joe, Dylan oraz Wiktor chociaż twierdzili, że uciskali ranę, nie mieli na sobie w ogóle krwi. Gdyby na ich ciele została znaleziona krew, to wcale nie musiało oznaczać, że byli oni sprawcami. Przecież gdyby znaleźli ciało Roberta i zaczęli nim potrząsać, gdyby złapali go za ramię, czy nawet uciskali ręcznikiem jego ranę, to nie dałoby się uniknąć ubrudzenia. Ramy czasowe się nie zgadzały. Wersja przedstawiona przez trzech mężczyzn nie miała w ogóle sensu. Nawet jeśli sąsiad usłyszał krzyk Roberta czy Wiktora. O 23.30, a pomoc wezwano o 23.49. Następnie ratownicy przyjechali. Pięć minut później to kiedy ci trzej mężczyźni mieli się wykąpać i mieli posprzątać ten pokój. Twierdzili, że tuż po znalezieniu ciała zadzwonili pod numer alarmowy. Następnie przez pięć minut operator rozmawiał z Wiktorem. Wszyscy byli obecni w tym samym pomieszczeniu, więc nie mieli kiedy wziąć prysznica. A gdy zostali zapytani przez ratowników o to, czy próbowali zatrzeć krew lub w jakikolwiek sposób posprzątać ten pokój, tym samym próbując pozbyć się dowodów, odpowiedzieli, że nie. Taką scenę zastali. Tym samym zasugerowali, że to włamywacz próbował pozbyć się dowodów. A ponieważ to oni stali się od razu głównymi podejrzanymi, rozdzielono ich i każdy z nich musiał osobno złożyć zeznania. Najwięcej wątpliwości budziły zeznania Joe'ego, czyli najbliższego przyjaciela Roberta. Joe, gdy rozmawiał ze śledczymi, miał na sobie jedynie bieliznę oraz czysty szlafrok. Przekazał śledczym inną wersję niż ratownikom. Nie wspomniał nic o dzwonku. Powiedział, że on i Wiktor usłyszeli krzyk, następnie zbiegli na dół, na parter, aby zobaczyć, co się stało, i wtedy zobaczyli, że Robert stoi przy drzwiach w kuchni. I obficie krwawi. Mieli następnie zamknąć drzwi, zabrać go na górę i położyć na łóżku. Więc dlaczego twierdził wcześniej i dlaczego Dylan oraz Wiktor twierdzili, że Robert został znaleziony w tamtym pokoju? A jeśli by go zaatakowano przy kuchni, to przecież bliżej znajdowała się kanapa. Na kanapie mogli umieścić jego ciało i tam udzielić mu pomocy. Po co mieliby przenosić jego ciało po schodach? Należy też wspomnieć o tym, że to były dosyć strome schody, więc przeniesienie ciała byłoby problematyczne i niepotrzebne. Robert, kiedy został znaleziony przez ratowników, żył, aczkolwiek jego stan był krytyczny. Przewieziono go do szpitala i w szpitalu 20 minut po północy stwierdzono zgon. Już na samym początku ratownicy oraz śledczy założyli, że trzej mężczyźni kłamią. Joe Price zadzwonił do Katy tuż po tym, jak stwierdzono zgon i powiedział o tym, co się stało. Katy nadal miała nadzieję, że lekarze popełnili błąd i będzie mogła pożegnać się ze swoim mężem, ale tak się nie stało. Katy była w szoku. Dwie godziny wcześniej rozmawiała ze swoim mężem przez telefon. Nic nie zwróciło jej uwagi. Wszystko było w porządku, a dwie godziny później już nie żył. Miał spędzić noc u swoich przyjaciół a został zaatakowany przez tajemniczego mężczyznę który podobno był włamywaczem natomiast policja stwierdziła że nie było żadnych śladów włamania nie dało się ustalić czy ten dzwonek zamontowany przy drzwiach w kuchni faktycznie się włączył katy czuła że coś jest nie tak pomimo tego że znała joe'ego i, i Wiktora, a także delana i uważała ich też za swoich znajomych a także nie miała powodu, aby twierdzić, że kłamią. Intuicja podpowiadała jej, że ktoś coś wie. Dlatego poprosiła swojego przyjaciela, adwokata o pomoc. Tego samego dnia, czyli 3 sierpnia, Katy spotkała się z rodziną i przyjaciółmi, ponieważ trzeba było zorganizować pogrzeb. Dzień później, 4 sierpnia, Joe, Dylan oraz Wiktor przyjechali do domu Katy bez zapowiedzi. I zapytali, czy mogą z nią porozmawiać sam na sam. Wtedy mężczyźni opowiedzieli jeszcze raz od początku, co według nich się stało. Początek ich wersji brzmiał podobnie do tej wersji przedstawionej śledczym. Twierdzili, że wypili z Robertem szklankę wody w kuchni, następnie wszyscy poszli spać. Po 23. usłyszeli coś, co przypominało chrząknięcie dokładnie tego słowa użyli chrząknięcie. Czyli czyjś głos, a nie dzwonek, jak twierdzili wcześniej. Na podstawie chrząknięcia stwierdzili, że do ich domu dostał się intruz. Postanowili więc zejść na dół i wtedy znaleźli ciało Roberta. Kati rozmawiała tego samego dnia po wyjściu trzech mężczyzn ze śledczymi, dopytywała, czy coś wiadomo, czy policja wytypowała jakiś podejrzanych. I nie dowiedziała się zbyt wiele, ponieważ oficjalnie nikt nie chciał wskazywać trzech przyjaciół. Następnego dnia Joe Price zadzwonił do Katy. Przy tej rozmowie był obecny prawnik, który pomagał przygotowywać mowę na pogrzeb. Był zaangażowany w tę sprawę, ponieważ był dobrym przyjacielem Roberta. Joe zaczął wypytywać o to, co Katy przekazała śledczym, chciał wiedzieć, o co pytali śledczy, czy coś już wiadomo. Ale ani Kati, ani prawnik nie odnieśli wrażenia, że Joemu zależy na tym, aby dowiedzieć się o postępach w sprawie. Chciał wiedzieć, czy policja mówiła coś o nim, o Wiktorze, lub o Dylanie. 8 sierpnia, niecały tydzień po zabójstwie, odbył się pogrzeb. Pojawiło się na nim wielu przyjaciół Roberta i Kati: tych z liceum, ze studiów, z pracy Zjawiły się dziesiątki osób. Na pogrzebie byli obecni też śledczy, jak to często bywa w tego typu sprawach. Chcieli zobaczyć, kto się będzie dziwnie zachowywał, czy może pojawi się jakiś trop w tej sprawie. Na pogrzebie byli też obecni trzej przyjaciele: Dylan, Wiktor i Joe. Joe był jedną z osób, które niosły trumnę. Kati poprosiła go o to osobiście, chociaż wiedziała, że większość przyjaciół i rodzina podejrzewają tych mężczyzn o udział w sprawie. Nie chciała w to uwierzyć. Wolała przekonywać samą siebie, że przyjaciele Roberta nie byliby zdolni do czegoś takiego. W tym czasie prowadzono śledztwo. Pierwszą analizowaną kwestią było miejsce zbrodni. Robert, kiedy został znaleziony, miał na sobie szorty oraz koszulę nocną. Miał w ustach taką specjalną nakładkę, która służy zapobieganiu zgrzytaniu zębami w nocy. Przy rozkładanej kanapie. Stały dwa stoliki nocne, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Na jednym z nich leżał portfel oraz zegarek. Obie te rzeczy należały do Roberta. Na drugim stoliku śledczy znaleźli nóż kuchenny. Śledczy, tak jak ratownicy, mieli wrażenie, że coś jest nie tak. Atak był brutalny. Trzy rany kłute doprowadziły do śmierci mężczyzny. Krwi musiało być sporo, a Robert wyglądał tak, jakby został umyty. Jego ubrania były czyste. Co to mogło oznaczać, że sprawca zaatakował, następnie zabrał jego ubrudzone krwią ubrania, umył go i przebrał go w czyste ubrania? W raporcie napisano, że te rany kłute były tak rozległe, że w jedną z tych ran można było włożyć całą rękę. Nie było śladów włamania. Nic nie zostało skradzione. Zegarek dobrej firmy i portfel, w którym znajdowały się pieniądze, zostały znalezione przy ciele. Więc motywu finansowego nie brano pod uwagę. Sprawdzono telefon służbowy należący do Roberta. O godzinie 23:05 Robert wysłał do swojej żony maila. Napisał w nim, że wziął właśnie prysznic i idzie spać. A o godzinie 23:07 Robert pisał do swoich kolegów, do współpracowników, z pytaniem, o której zamierzają umówić się na lunch. Jednak nie wysłał nigdy tej wiadomości. Jedyna z możliwości była taka, że Robert wysłał wiadomość do swojej żony, a następnie, kiedy pisał do swoich kolegów po fachu, został zaatakowany. Natomiast prokuratura i śledczy twierdzili, że to nie Robert pisał te wiadomości. Musiał je napisać sprawca. Tylko dlaczego? Prawdopodobnie wiedział, że w domu znajdują się inne osoby i ciało Roberta zostanie dosyć szybko odkryte. Chyba, że ktoś chciał zatuszować, że Robert został zaatakowany wcześniej i ta osoba lub osoby chciały upozorować, że o 23:05 nadal żył. Sekcja zwłok. Podczas sekcji zwłok lekarz ustalił, że Robert zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Wszystkie trzy rany były głębokie: przebito trzustkę, serce oraz płuco. Robert nie miał śladów świadczących o tym, że przed śmiercią podjął walkę o swoje życie. Nie było żadnych zadrapań. Rany były równe i proste, jak określono w raporcie. Lekarz przeprowadzający autopsję twierdził, że gdyby Robert walczył i gdyby próbował przeciwstawić się sprawcy, rany byłyby bardziej postrzępione, mniejsze i płytsze. Znaleziono wybroczyny świadczące o tym, że przed śmiercią Robertowi odcięto dostęp do tlenu. Mógł być duszony, ale ktoś mógł mu też podać substancję, która doprowadziłaby do zatrzymania oddychania. Na ciele mężczyzny znaleziono sześć śladów po igłach znajdowały się one w różnych miejscach na rękach, na nogach dlatego zlecono badania toksykologiczne. Znaleziono coś jeszcze. W okolicach jego genitaliów oraz odbytu znaleziono jego własne nasienie. To mogło sugerować, że chwilę przed śmiercią miał wytrysk. Chociaż nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających to, specjaliści twierdzą, że Robert został wykorzystany. Stracił przytomność na skutek duszenia lub podania jakiegoś preparatu, a następnie ktoś z nim współżył lub poraził go prądem, przez co oddanie nasienia mogło nastąpić samoistnie. Badania toksykologiczne niczego nie wykazały. W jego krwi nie znaleziono ani alkoholu, ani narkotyków, ani GHB, czy innych środków podawanych przez osoby, które zamierzają kogoś wykorzystać seksualnie. Nie oznacza to, że nie podano mu żadnych substancji. Zlecono testy na obecność konkretnych substancji: ketaminy, benzodiazepiny, amfetaminy, opiatów, ale nie wzięto pod uwagę innych substancji, co oznacza, że ta substancja mogła zostać wykryta organizmie Roberta, ale nie została, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań. Niedługo później zdobyto nakaz przeszukania domu należącego do Joe'ego i Wiktora. Skonfiskowano wtedy komputery oraz przedmioty osobiste należące do wszystkich trzech mężczyzn. W pokoju, w którym spał Dylan Ward znaleziono akcesoria seksualne, w tym paralizator oraz trzyczęściowy zestaw noży. W pudełku było miejsce na trzy noże, ale znaleziono w nim jedynie dwa. Czy mógł być to nóż znaleziony przy ciele Roberta? Nie, to nie był ten sam nóż. Noża ze stabu nigdy nie odnaleziono, a sam Dylan twierdził, że nie wie gdzie jest. Podczas śledztwa odkryto coś jeszcze. Ten nóż, znaleziony przy ciele Roberta, który miał być narzędziem zbrodni, nie został użyty do zabójstwa. Miał on inny kształt i inną długość. Na ostrzu znaleziono krew, ale była ona wytarta, a na powierzchni znaleziono też włókna bawełny. Na tej podstawie śledczy wywnioskowali, że ktoś użył zakrwawionego ręcznika, aby wytrzeć ten nóż i umieścić na nim krew. Miało to na celu prawdopodobnie zmylenie śledczych. Dalsze badania wykazały, że nóż, którego brakowało w zestawie, był dokładnie takich samych rozmiarów i takiego samego kształtu jak ten użyty do zabójstwa Roberta. Podczas śledztwa popełniono kilka błędów. Między innymi, kiedy przeprowadzono test na obecność krwi w pomieszczeniu, w niewłaściwy sposób użyto odczynników, w związku z czym później podczas procesu nie dopuszczono tego jako dowód w sprawie. Tak jak twierdzili ratownicy, ktoś próbował wyczyścić pokój, zmył krew ze ścian i z podłóg, kiedy użyto substancji wykrywających obecność krwi, znaleziono ślady na łóżku, podłodze i ścianach, tak jak podejrzewano. Na miejsce sprowadzono też psy tropiące, i kilka psów wskazało to samo miejsce. Odpływ, znajdujący się na podwórku, oraz suszarkę do ubrań. W odpływie niczego nie znaleziono. Co to mogło oznaczać, że ktoś umieścił ubrania w pralce, a następnie, w suszarce, aby pozbyć się dowodów? Tylko kto? Przecież włamywacz nie miałby na to czasu. Chyba, że zabójcy spali w tym samym pokoju, co Robert, a do zabójstwa doszło wcześniej niż twierdzili. Na ręczniku, który rzekomo został użyty do zatamowania krwawienia, znaleziono tylko śladowe ilości krwi. A gdyby Wiktor wyjął nóż tkwiący w ciele Roberta, to krwi byłoby znacznie więcej. Niedługo po wyjściu na jaw tych wszystkich faktów, Dylan, Wiktor i Joe przestali współpracować z policją. Wszyscy trzej zatrudnili prawników i od tej pory odpowiadali na pytania niechętnie, tylko w obecności prawnika. Joe Price przez jakiś czas nadal pracował w tej samej firmie, później przeprowadził się z Dylanem i Wiktorem do innego miasta, a następnie do innego stanu. Z kolei Katy próbowała jakoś ułożyć sobie życie po śmierci swojego męża. Nie była w stanie funkcjonować samodzielnie. Przez kilka miesięcy mieszkała u swoich przyjaciół, zrezygnowała z pracy, wycofała się niemal całkowicie z życia i musiała sprzedać dom, ponieważ nie miała pieniędzy na spłatę kredytu. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Rok po zabójstwie, w 2006 roku, Dylan Joe i Wiktor dostarczyli DNA, odciski palców oraz próbki włosów. Z jakiegoś powodu śledczy nie pobrali tych próbek wcześniej. Sprawa znów stanęła w miejscu. Tymczasem doszło do kolejnego dziwnego zdarzenia. Parę miesięcy po tym, jak Robert Wong został zabity, ktoś włamał się do domu należącego do Joe'ego i Viktora. Skradziono wtedy sprzęt elektroniczny o wartości 7, niecałych 8 tysięcy dolarów. Na podstawie odcisków palców i innych dowodów policja była w stanie szybko namierzyć włamywacza. Był nim trzydziestokilkuletni mężczyzna, który działał wraz z bratem Joe'ego Price'a. W momencie, kiedy doszło do włamania, Joe oraz jego partner byli na wakacjach. Brat Joe'ego miał użyć klucza, aby wpuścić włamywacza do środka. Razem wynieśli sprzęty elektroniczne, aby mieć pieniądze na zakup narkotyków. Sprzedane przedmioty zostały szybko namierzone i zwrócone właścicielom. Joe utrzymywał, że jego brat go wykorzystał, ale śledczy podejrzewali, że mężczyźni wcześniej zaplanowali to włamanie. Mieli w ten sposób zapewnić, że ich historia związana z włamaniem i zabójstwem jest wiarygodna. Po tym wydarzeniu policja zaczęła przyglądać się bratu Joe'ego. Mężczyzna miał na imię Michael. Dotarto do informacji, że 2 sierpnia, kiedy Robert został zaatakowany przez włamywacza. Michael opuścił zajęcia, na których miał się pojawić, jednak nie znaleziono żadnych dowodów świadczących o tym, że to on mógłby być sprawcą. Sprawdzono materiał genetyczny, odciski palców, ale nic się nie pokrywało. Śledczy już wcześniej wysnuli pewną teorię dotyczącą udziału Wiktora, Joeego i Dylan'a w sprawie. Podejrzewano, że ci trzej mężczyźni próbowali przekonać Roberta, aby z nimi współżył i jak twierdziła policja, albo podano mu narkotyk, po którym stracił przytomność, a następnie wykorzystano go seksualnie, albo Robert zgodził się uprawiać z tymi mężczyznami seks i podczas zbliżenia, kiedy Dylan używał swoich akcesoriów seksualnych, do czegoś doszło. Przez co Robert stracił przytomność, a następnie życie. W 2007 roku Katy pozwała tych trzech przyjaciół o pozbawienie życia. Domagała się odszkodowania w postaci 20 milionów dolarów i był to pozyw cywilny, co oznaczało, że gdyby ci mężczyźni zostali uznani za winnych, to musieliby jedynie wypłacić odszkodowanie, nie zostaliby skazani na karę pozbawienia wolności. Zawarto ugodę, i jej treść nie została nigdy podana do informacji publicznej. Najprawdopodobniej Joe, Victor i Dylan przyznali się do winy i zgodzili się na zapłacenie odszkodowania. W listopadzie 2008 roku Dylan Ward, Joe Price oraz Wiktor Zaborski zostali oskarżeni o utrudnianie działania służbom. Mieli też zostać oskarżeni o fałszowanie dowodów, ale nie udało się uzyskać aktu oskarżenia. Jeśli chodzi o tę sprawę, to prokuratura argumentowała, że mężczyźni po zabójstwie Roberta pozbyli się dowodów, wyczyścili pomieszczenie, następnie umyli ofiarę. I pozbyli się narzędzia zbrodni. Zastosowano takie rozwiązanie, ponieważ nie było wystarczających dowodów, aby oskarżyć ich o zabójstwo, ale mogli odpowiedzieć za utrudnianie działania służbom. Podczas procesu ujawniono, że Dylan przez jakiś czas mieszkał w Tajlandii, następnie wrócił do Waszyngtonu i przez niecały rok mieszkał razem z Wiktorem i Joem u ciotki jednego z nich. Pożyczyli od znajomych pieniądze na opłacenie prawników. Po ukończeniu kursu Dylan pracował jako fizjoterapeuta, i na blogu poświęconemu tej sprawie, będzie on podlinkowany w komentarzu, napisano, że Dylan oferował też usługi seksualne. Pomimo tego, że przedstawiono dowody świadczące o tym, że mężczyźni próbowali pozbyć się dowodów i tym samym utrudniali śledztwo, w 2010 roku cała trójka została uniewinniona. W 2016 roku dziennikarze dotarli do informacji, że Joseph, Joe Price i Dylan Ward zmienili nazwisko. Od tej pory nazywali się Joseph Anderson oraz Dylan Thomas. Wiktor Zaborski nie zmienił nazwiska. Jeśli to oni byli sprawcami, to nigdy za to nie odpowiedzieli. Później się rozstali. Wiktor został w Waszyngtonie, nadal pracował dla tej samej firmy. Po kilkunastu latach wziął ślub z jakimś mężczyzną, a jeśli chodzi o Joego i Dylana, to nadal są w związku, mieszkają w Miami i wiadomo, że Dylan obecnie pracuje jako instruktor pilatesu. Do dzisiaj sprawa Roberta Łona pozostaje niewyjaśniona. Nikt nadal nie odpowiedział na pytanie, kto zabił Roberta. Co dokładnie stało się w domu należącym do jego przyjaciół? Czy faktycznie włamywacz istniał? Czy może sprawcami byli jego trzej przyjaciele? Są trzy główne teorie związane z tą sprawą. Pierwsza z nich, mniej popularna, jest taka, że włamywacz naprawdę istniał, i Joe, Dylan oraz Wiktor mówią prawdę. Co może o tym świadczyć? Oprócz ich zeznań, niewiele. W jakim celu włamywacz dostał się do środka? Niczego nie skradziono, więc celem była osoba. Skąd wiedział, że tamtej nocy Robert będzie nocował w tym domu? A w takim razie, jeśli to nie on był celem, dlaczego nie zaatakował Dylana śpiącego w pokoju obok? Czy użył jakiejś substancji, aby pozbawić Roberta przytomności? Czy zabrał narzędzie zbrodni ze sobą? I czy, jak twierdzili śledczy, po ataku umył jego ciało, zmył krew ze ścian i podłogi, zabrał ze sobą ręcznik, czy cokolwiek czego użył do czyszczenia? A następnie wybiegł z domu zanim Wiktor i Joe zdążyli zareagować. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Robert został zaatakowany. Między 23 a 23:30 Włamywacz miałby bardzo mało czasu, aby pozbyć się dowodów. I czyj krzyk słyszał sąsiad? Czy był to krzyk Roberta, walczącego o życie? Czy może krzyk Wiktora, który znalazł ciało? Jeśli to był krzyk Wiktora, to dlaczego mężczyzna zadzwonił na pomoc dopiero co najmniej 20 minut później lub nawet 50 minut później? Sam twierdził, że od razu po odnalezieniu ciała, pozbył się noża, uciskał ranę ręcznikiem i zadzwonił po pomoc. Kolejna teoria jest taka, że to jedna osoba, śpiąca w tamtym domu, zabiła Roberta. Rzekomo to Dylan oraz Joe rozmawiali z nim jako ostatni. Czy w takim razie to który z nich zaatakował? Wiktor twierdził, że chwilę po tym, jak mężczyźni się rozstali na pierwszym piętrze, Joe znalazł się już w sypialni i przebywał z nim do czasu, aż nie znaleźli ciała, więc podejrzenia koncentrują się na Dylanie. To prawdopodobnie należący do niego nóż został użyty z zabójstwa Roberta. Czy w takim razie zaatakował go? Następnie umył i udawał, że śpi. Czy jego przyjaciele może odkryli zabójstwo i pomogli mu zatuszować zbrodnie, obawiając się, że pociągnie ich ze sobą na dno? Trzecia teoria jest taka, że to cała trójka, czyli Joe Price, Dylan Ward oraz Wiktor Zaborski zabili Roberta i zatuszowali to zabójstwo. Jeśli tak było, to historia opowiedziana śledczym była od początku do końca zmyślona. Razem mogli ustalić wersję wydarzeń aby przekonać śledczych i wszystkie osoby zaangażowane w tę sprawę, że sprawcą był włamywacz. Jeśli to oni byli sprawcami, to mogli zaatakować po tym, jak Robert wszedł do ich domu. W takim przypadku to oni mogli też wysłać wiadomość, którą otrzymała Katy. Można spekulować godzinami i dyskutować na ten temat. Zachęcam was do tego. Więc to jest moje pytanie do was. Co wydarzyło się w tym domu? Kto zabił Roberta? Czekam na dyskusję. Jest to sprawa intrygująca i zarazem absurdalna. Dowody nie zgadzają się z wersją wydarzeń przedstawioną przez świadków, i zdaje się, że ktoś coś wie, i ktoś coś ukrywa. Dziękuję wszystkim, którzy pozostali do samego końca. Jeśli ktoś ma taką ochotę, to można zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Dzięki temu ten kanał może się rozwijać. Tymczasem my słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.